Jesteśmy w Centrum Nauki Kopernik. Dzisiaj odbywają się pierwsze warsztaty z serii Młode Majsterki – Dziewczyny budują wiatraki. To jest już trzecia edycja warsztatów dla dziewczynek. Celem tych warsztatów jest łamanie stereotypów i oswajanie kobiet z branżą budowlaną. Chcemy im pokazać, że to jest ciekawa branża, ciekawa przestrzeń. Chcemy im pokazać, z czym to się je, czego to dotyczy, czego mogą się spodziewać, jeżeli w tą stronę pójdą w swoim rozwoju. Spróbujemy sobie wyobrazić, że po prostu jesteśmy właśnie takim zespołem specjalistów, zespołem inżynierów, który dostaje wyzwanie, żeby zbudować wiatr. Spróbujmy dać tutaj, bez korka i tylko tak, jakby do środka. A to jest Gdybyśmy podsumowali wszystkie firmy budowlane w Polsce, to około 85% pracowników to mężczyźni, tylko 15% to kobiety. Chcemy trochę zmienić tą proporcję, gdyż kompetencje, które są wymagane na stanowisku inżyniera, inżynierki budowy, wcale nie mają płci. To są kompetencje, które są bezosobowe. Od początku uważaliśmy, że Centrum Nauki Kopernik to jest jedyny partner, z którym chcielibyśmy realizować takie wydarzenie. Ma te kompetencje, ma przestrzeń, ma doświadczony personel, który jest w stanie przeprowadzić takie warsztaty w sposób bardzo interesujący i angażujący. My właśnie jesteśmy w zasadzie już prawie po warsztatach. Młode majsterki budują wiatraki. I jak się macie? Dobrze. Dobrze. Czy ten projekt ma jakąś nazwę? Tak, nazywa się Rozgwiazda. Jakich w ogóle materiałów używałyście do tego? Pianek, dużo taśmy i patyczków, korki i sznurki. Tak, taśma i taki styropian. W takim razie ja Wam bardzo dziękuję za udział w warsztatach i za tą rozmowę. Dzięki wielkie dziewczyny, no i gratuluję tej konstrukcji. Projekt ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania się taką sferą, która dotychczas stereotypowo była uważana za męską. Za kilka lat chciałabym zobaczyć te dziewczyny na naszych rozmowach rekrutacyjnych. Majsterki!